No siemano, jadę właśnie nagrać film, bo to kolega Electric Scooter napisał komentarz, żebym przedstawił swój rower, na którym jeżdżę. Więc lecę w takie trochę ciekawsze miejsce, akurat mamy zachodzące słońce, więc sceneria będzie git. A zaraz po tym, jak to nagram, to lecę do domu zostawić aparat i spróbujemy dać szansę jeszcze Uberkowi i Voltowi. Ostatni dzień, jak będzie lipa, to wracam na Glovo. Specjalnie też wyjechałem trochę później z myślą, że może o trochę złych godzinach jeździłem, dlatego nie było zamówień. No przekonamy się dzisiaj. Mam klepnięte już 3 dni po 4 godzinki od soboty. W niedzielę lecę do lasu. No i poniedziałek, wtorek, środa myślę przelecimy na Glovo. No i właśnie tak myślałem, że jest za ładna pogoda, żeby tam ludzi nie było. Ajajaj. Cały plan mi zepsuli. No nic, pójdę do góry. Tu ktoś na pontonie pływa, ryby łowi. Na jeden kasobów próbujemy, czy ten rower podjedzie pod tą górę. Nie no, żartuję oczywiście. No i dobra, film mam nagrany. Nie wiem, czy to w ogóle będzie się nadawać do publikacji. Ale gdybym tak zawsze się zastanawiał nad tym, czy film nadaje się do publikacji, to bym żadnego filmu nie wrzucił z dostaw. Myślę, że już teraz sobie wrzucę aplikację, żeby już mi szukało zamówień. Co prawda jadę jeszcze na chatę wrzucić aparat do domu, żeby z nim nie jeździć. A on niech sobie już szuka tych zamówień. Ach, kocham Kraków. Piąteczek piątunio. O, popatrz. Za 15:07 i tu już korku nie ma. Korka nie ma. Teraz wszystko stoi na powstańców. Coś mi się wydaje, że dzisiaj też gówno zarobię. Zrobię jedno, maksymalnie dwa zamówienia i palę wroty do domu. O ile zrobię. O, kółeczko. Ostatnio widziałem dwóch gości w lesie na tym. Zapierdzielał po korzeniach i ciekawe, jak to działa. Ktoś wie? Czy to jakoś ma manetkę jakąś ma w ręce, jak to jedzie, bo nigdy się nie przypatrzyłem, czy to działa jak te Segwaye na rynku. Że na pochył. Uważaj, bo tu ścieżka jest, człowieku. Uwaga, halo! Ty! Samobójca, kurwa. Widzieliście go? No i ciekaw właśnie jestem, czy to działa na pochylenie. No ale to co, w momencie jak lecisz na pysk do przodu, to on mocy dodaje? Nie wiem. No i znowu w obszarze na wolcie jest spokojnie. Jak ja widzę to ich spokojnie, to ja nie jestem spokojny. Uber? Też spokojnie?
niby coś na czerwono się świeci. No nie wiem, te takie domki na mapie to chyba, że jest duże zapotrzebowanie w tym obszarze. Cholera to wie. No nie wiem, dobra, pojadę tu w prawo jeszcze po Kazimierzu. I najwyżej w ryneczek jeszcze. Tu nie ma opcji, żeby zamówienie jakieś wpadło. Jest taka pogoda, że ludzie sami sobie wychodzą żarełko kupować. Kurde, no Glovo ma tą przewagę, że ma te biedronki. Jak nie ma zamówienia z fast foodem, to zawsze wpadnie jakaś Biedrona, czy Carrefourek, czy Auchan, czy jakaś apteka. Teraz opryski robili, nie? Z samolotów. Do tygodnia czasu powinny się apteki uruchomić. Jest dobrze. Chujowo jest, a nie dobrze. Jezus, jest. Z Nolio. Nolio. Na krakowskiej pizzeria. Kurwa, byłem tam przed chwilą. Za 4 minuty biorę, no co? I tak nie mam co robić. To podrzucę, no co to mi szkodzi? O, żółte, zdążę. I znowu mi Uber dzwoni, że odbiór jest 100 metrów stąd. No ale jak dostałem będą w dwóch różnych miejscach, to jak ja pojadę? Ale jak tak nie będę robił, to nic nie zarobię. Jak oni mi zamówienia rzucają w jednym momencie. A jak jeden nie daje, to drugi też nie daje. Proszę bardzo, zamówienie to tu odbiorę u was, czy 467? 467. Nie ma opcji, nie wysiedzę tam. Jestem z chyba 40 stopni. Five minutes later. Dziękuję pięknie. Odebrane w końcu, lecimy. Tylko gdzie? Na Słomianą. Po 20 minutach jadę z pierwszym zamówieniem. Dobrze, że jest coś. Ostatnia godzina jeździłem bez zamówienia, ale nie podoba mi się to. A tu dalej zamknięto. Oni tego już nie otworzą chyba. Przez najbliższe 5 lat, dopóki tej kładki nie zrobią. Aha. Gdzie stał i oglądał. Jak ja nie chcę za bardzo żyłować tego silnika. W prawo, w lewo i w drzewo. Też z drugiej strony. Ja pierdolę, już nie będę się opracał. Za ciężki ten rower. Objadę dookoła. Ten blok po prawej, tylko że klatki są oczywiście z drugiej strony. Już miałem mówić Glovo. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Pasowałoby mi, żeby mi Glovo zwolniło ten bloczek tej od 19.30. A jest zajęte, no przecież nie będę do domu szedł na godzinę. Tak to bym miał jutro 4 godzinki tutaj. Trzeba będzie poodświeżać troszkę tą stronkę. Zostawię sobie ją w zakładce.
Nie śpi, hopie, nie śpi. Albo pracujesz, albo SMS-y piszesz. No, była ścieżka, nie ma ścieżki. No może ja też pojadę tu prosto po chodniku. Ciekawe, czy zadowoleni by byli. Czy pchać się przez rynek? Może nie. Może plantami. Jakby miało coś rzucić z rynku, to na plantach też rzuci. Ja nie wiem. No nie da się zarobić w Krakowie na... Nawet łącząc aplikację Ubera z Woltem. Nie wiem, może łącząc Glovo z Woltem. By coś z tego było, tylko jak zacznę odrzucać z Glovo zamówienia, to za chwilę bana wyłapę, no i tyle połączę. Nie wiem, może... Płatka nożna? Kurwa, my w Polsce jesteśmy? Już tak zaczynam powątpiewać, czy ja w Krakowie jestem, czy w Kijikowie. Jest. Volt z Floriańskiej, McDonald's. Czyli trzeba złożyć plecak, co by się te kubeczki nie poprzewracały. Gotowy jest ten maczek już? Za 3 minuty. Nie ma picia. To zajebiście. Dobry, 884 V. Dzięki. Na śpiewie to ja się zbyt nie znam, ale... Proszę. Ale ładne, ładne to było. Ładnie śpiewa. Te niskie tony. Nie ma problemu. Na ulicę Arańską 900 metrów. Dobra, tutaj. Dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Jadę odebrać. Glovo, Volt tym razem. Tak, no. No to jest znowu Uber daje zamówienie. W momencie jak odbieram Volta. Nie ogarniam tego. Teraz się śmignę na chodniczek. Tak, Krakowia codziennie jakieś mieszko. Ryzykownie z tym przejazdem. Widzę, że nic nie zarobił. To jeszcze przyjdzie zapłacić 50 mandatu. To w ogóle będą plecy. Myślałem, że do mnie.
No, tu jest zimno. Otwarta przestrzeń. No i co, Uberek spamował mi zamówieniami. Znowu jak odbierałem Wolta. Teraz jak będę wracał i pasowałoby, żeby co rzucił, to nie rzuci. W ogóle kamera mi znowu wrzuca recording stopet, kurwa. Shit. Shit. Jak jej powiedzieć, żeby zeszła na dół? Napiszemy. Ty, Wolcik ma podpowiedzi. Można sobie kliknąć, co bym chciał napisać. Nie trzeba pisać, fajne. Dostawa 22. Ja jestem 21. Dobra. Dziękuję. Do widzenia. Ile ja mam w ogóle zarobione? Pokazują tu co? Finanse. Zrealizowane zamówienia na 85 zł? Aha, z ostatnim. Zsumowało mi. Dzisiaj mam zarobione 19,45? Serio? Chyba coś się jeszcze nie odświeżyło. Nie róbmy jaj. Mam McDonalda, mam tą pizzę. To KFC, co teraz dostarczyłem, to ani widu, ani słychu po tym. Nie wiem. Może mnie zaliczyło tego KFC. No i zawijam z powrotem pod rynek. Przejadę plantami, może coś znowu wpadnie. No ale to takim sposobem to ja nawet 20 na godzinę nie będę miał. Myślałem, że do mnie. Nie no, słyszałem, że na mieście ulgowo traktują kurierów. Miejmy nadzieję, że to prawda. Dzięki. No dobra, pojeżdżę maksymalnie do 9 i spadam. To nie ma sensu. Ja więcej bym zarobił, bym sobie siadł na tym okienku pod McDonaldem na Szewskiej z tymi chłopakami tam, z Kubeczkiem. Chyba, że ja źle jeżdżę może. Może ja niepotrzebnie jadę tutaj w stronę centrum. Może jakbym sobie zaczął tak jak Dexter gdzieś tam w okolicach Bonarki. Kurwa, no Wola Duchacka. W tamte strony pojechać. Może Wielicka McDonald's. Mateczny. Jest zamówienie ze Świętego Marka. No i co jest, kurwa, i nagle zamówienie z Ubera też wpada. Co jakieś jaja robią? Który Volt 199? No i dobra, wycieczka na 3 km na Krowodrze. Może ta kamera się też wyłącza, bo się przegrzewa. Jednak siedzi w tym case'ie w Media Modzie. A już jest coraz cieplej. W tych knajpach też. Sauna. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo.
Do widzenia. No i dobra, zrobiłem kolejne. Czekaj, czy teraz ten KFC się pojawił. Tak, teraz się pojawił. Dostępna jest aktualizacja Ubera. Pokazało mi się, jak chciałem się wylogować. Szkoda, że wcześniej nie powiedzieli, że dlatego zamówienia nie wpadały. Oj Boże, Boże! Mam dość.